Święta Jadwiga Śląska jest patronką Krosna Odrzańskiego. Jako pierwsi informujemy o decyzji Watykanu. Procedura została zakończona, wniosek zyskał akceptację papieża. Przypomnijmy, 866. Właśnie tyle podpisów uzbierano kilka miesięcy temu, starając się o to, by Święta Jadwiga Śląska została patronką Krosna Odrzańskiego. Sprawa trafiła pod obrady Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, panowie inicjatorzy, informuję, że oświadczenie zostało przyjęte 14 głosami. Dziękuję Państwu za to, za przyjęcie tego oświadczenia. Wówczas radni byli jednomyślni i wspólnie poparli projekt. Z czystą satysfakcją, nie ukrywam, przyjąłem informację o takich działaniach. W tym momencie również chcę podziękować za zaangażowanie bardzo duże pani radnej Dorocie Kwapisiewicz. Wiem, że sama zebrała znaczną część podpisów potrzebnych pod tą akcją. Podczas kwietniowej sesji padło wiele słów o historii Jadwigi i jej znaczeniu dla miasta, a radni nie mieli wątpliwości, że to dobra decyzja. Jest to nietuzinkowa kobieta, faktycznie zasługuje na to, żeby być patronką naszego miasta. Gratulacje za pomysł, dla pomysłodawców, za szybkość zebrania tych ponad 800 podpisów w czasie pandemii, to był okres tygodnia. Jestem za. Uważam, że zgłoszenie świętej Jadwigi Śląskiej na patronkę Krosna Odrzańskiego to jest taki prestiż będzie dla Krosna. Aby święta Jadwiga Śląska mogła zostać patronką miasta, nie wystarczyły same podpisy czy głosowanie rady. Zgodę musiały wyrazić również władze kościelne. Decyzja została przekazana biskupowi zielonogórsko-gorzowskiemu, a dalej do samego Watykanu. A Watykan powiedział tak. Wspaniała informacja upamiętnienia tej historycznej postaci, która tak dużo zdziałała tu dla miasta w swoich czasach, która o dziwo bardzo szybko po śmierci została kanonizowana, co też jest właściwie takim wyjątkowym wydarzeniem. No i może więcej Jadwiś się będzie małych rodziło w Krośnie na to konto. Także cieszymy się. Msza odpustowa, podczas której święta Jadwiga Śląska oficjalnie zostanie ogłoszona patronką miasta już 16 października. Do tematu będziemy jeszcze wracać.